jakoś tak mi przyszło na myśl, że to może być to. Pan pomyślał w ogóle, że to może być bomba? Tak, tak, tak. No i coś ten sam muszę zrobić po prostu. No i po prostu podjąłem taką decyzję, że po prostu to wynieść z autobusu, skąd ona się znalazła, bo na przystanku w ogóle ludzi nie było, bo mówiłem tutaj, żeby nikt nie dochodził. Czyli pan miał takie przeczucie, że to może być bomba? Tak, tak, po prostu tak. Tak mi przyszło na myśl, bo na przystanku w ogóle ludzi nie było, bo mówiłem tutaj, żeby nikt nie dochodził. Czy pan widział, żeby ktoś uciekał z tego autobusu, bo podobno kierowca wystawił ten przedmiot na zewnątrz? No tak, wystawił. I właśnie no ten kierowca nic nie krzyczał. Osobiście jestem zszokowany. Nie spodziewałem się tego. I kiedy ktoś powiedział, że to może być on, to uznałem to tylko za żart i nawet tłumaczyłem właśnie, że jest za granicą w pracy. Nie widziałem z niego nim osoby, która byłaby w stanie. Tu prosimy też osoby, które jechały tym autobusem, o kontakt z policją. Na razie udało mi się tylko porozmawiać ze świadkami tego zdarzenia, nie dlatego, że to wszystko działo się dosłownie 20 parę minut temu. I być może pasażerowie, a było ich wtedy sporo.